kiedy z daleka słuchać gwizd odjeżdżającej klejbanki, a na pobliskich dworcach robi się gwarno, to znak, że mieszkańcy okolicznych miejscowości budzą się do życia i wyruszają w codzienną podróż. Znajdujemy się na terenie stacji, a konkretnie nad stacją kolei wąskotorowej w Gliwicach. Gliwice-Kleibahn-Bahnhof. Wsiadając do kolejki na stacji Gliwice Centrum, ta dalej udawała się w stronę następnego przystanku, jakim był Trzynek Kopalnia. Dodatkowo na łączce, którą możecie teraz zaobserwować, znajdował się najważniejszy dla okolicznych górników dworzec, na który klejbanka dowoziła ich, aby spokojnie mogli dostać się do kopalni. Kolejnym przystankiem na naszej trasie jest stacja w Nieborowicach, z której korzystali głównie miejscowi oraz ludzie zamieszkujący południową część wsi Żernica. Jesteśmy na stacji kolejowej w Nieborowicach, czyli jak widać stacja bardzo zielona i jest to jakimś symbolem, że tutaj już zaczyna się zielony teren, na który wjeżdżała kolejka. Górnicy, wiadomo, wsiadali sobie na pierwszej stacji na Trynku, tam gdzie była kopalnia, czyli na drugiej stacji. Najlepiej się podróżowało o godzinie 22, jak kończyła się zmiana. Wtedy już było, zwłaszcza zimą, ładnie, w każdym wagonie napalone. Konduktor o to dbał, w każdym wagonie dokładał do piecyka. Górnicy rozkładali karty, wyciągali butelki z oranżadą i zaczynał się wielki turniej szkata do samego domu. Kolejka jechała tutaj przez tereny zielone. Górnicy mogli sobie pooddychać świeżym powietrzem. I wracamy do naszych gospodyń, które handlowały krupniokami, rzymlokami i na białym w Gliwicach. No więc one korzystały najwięcej z kolejki i górnicy. Po wojnie, to ja już pamiętam, korzystała młodzież szkolna z tej kolejki, dojeżdżali do szkoły w Gliwicach. Znajdujemy się na kolejnej stacji, Pilchowice. To właśnie na tej trasie panował największy ruch pasażerski. Na trasie z Gliwic do Ród spotkamy już niewiele zabytków po stacji kolejowej, natomiast tutaj widzimy pomieszczenia magazynowe. Były takie pomieszczenia gospodarcze i magazynowe na każdej stacji kolejki wąskotorowej, budowane z muru pruskiego. Jeżeli ktoś nie wie, jak wygląda mur pruski, teraz już będzie wiedział. Tego typu zabytków, czyli budynków budowanych najpierw z belek, a w środku to wypełnianych cegłą, takich budynków jeszcze spotkamy dużo na Warmii, Mazurach, na Śląsku już nie. A między innymi jednym z typowych takich pozostałości muru pruskiego to są magazynowe wszystkie pomieszczenia kolejki wąskotorowej. Tu jesteśmy na stacji w Pilchowicach. Ja jeszcze jako ciekawostkę dodam, że Pilchowice, Stanica czy wszędzie po drodze to były typowe wsie. Mogę powiedzieć na przykład o Stanicy, że od czasu, jak kolejka tutaj zaczęła jeździć, to tych gospodarstw było coraz mniej. Na gospodarstwie zostawali tylko nieliczni ludzie i w sumie Stanica na przykład była wsią, w której było tylko 5 czy 6 gospodarzy, a reszta to było wszystko typowe gospodarstwa robotniczo-chłopskie, czyli wszyscy mężczyźni pracowali w pobliskich kopalniach, zwłaszcza w kopalni Gliwice. Powstała zupełnie nowa kategoria chłoporobotników. To między innymi też jest ten dodatkowy aspekt działania kolejki
że z typowo rolniczych terenów w takie robotniczo-rolnicze tereny, żeśmy się tutaj przeinaczyli. Jechaliśmy właśnie na przedostatnią stację Klejbanki, Stajnica, czyli drugie co do wielkości skupisko górników, zaraz po Pilchowicach. Co ciekawe, spod widniejącego tutaj napisu Stanica wyłania się przedwojenny napis Stanic, czyli właśnie Stanica. Dojeżdżamy właśnie do ostatniej stacji kolejki wąskotorowej w Rudach. Była to ostatnia stacja, jeżeli chodzi o kolejkę osobową, natomiast dalej jeździły już tylko koleje towarowe. I jeszcze parę słów o zegarze. Zegar przedwojenny kolei stanowił w ogóle bardzo ważny element. Chyba nikt nie wie o tym, że za każdą minutę spóźnienia z winy kolei maszynista płacił 3 marki kary. Jesteśmy na stacji w Rudach, stacji końcowej, tak jakśmy mówili. Jesteśmy w tej chwili w warsztacie naprawczym, przedwojennym jeszcze warsztacie naprawczym. Co właściwie tutaj się działo w tym pomieszczeniu? No, głównie naprawa lokomotyw parowych, później spalinowych, węglowanie lokomotyw, nabór wody, to wszystkie inne. Stacje w kierunku czy Gliwic, czy w kierunku Markowic Raciborskich nie miały punktów napraw, więc Rudy były takim centrum naprawczym zaopatrzenia lokomotyw oleje. Decydowały o tym, o ruchu pociągów na trasie danej, żeby pociągi się czasem nie spotkały na ten. No i tutaj byli zatrudnieni maszyniści do obsługi lokomotyw i pociągów, kierownicy pociągów. No i cała administracja odbyła w Rudach. Reszta stacji było tylko na wysiadanie lub wsiadanie pasażerów i rozładunek węgla, postawienie wagonów do tartaku, drzewo do tartaku. A zdarzyło się kiedyś, że się spotkały na trasie? Tak, spotkały. Tak, spotkały? Spotkały się. Mamy tam dalej kocioł, jak widzicie dalej, kocioł ściągnięty z parowozu, który uległ uszkodzeniu, dlatego, że się już jak zderzyły, rama została tak zdeformowana, że parowóz się nie nadawał do jazdy, więc kocioł i kocioł grzał tu w pomieszczeniach kiedyś, dawno temu, jak nie było centralnych ogrzewań ani elektrycznych, to takie zastosowanie było. No bo z tego co słyszałem, to bardzo szybko udało się zaraz po wojnie uruchomić tutaj stację w Rudach. No głównie służyła do przewozu węgla, tutaj zaopatrzenia. Tak, kopalnie Gliwice, Cześnica do poszczególnych miejscowości na trasie do Markowic. I każda gmina miała jakiś tartak, więc trzeba było przywieźć drzewo, odbić drzewo, przywieźć nawozy, kartofle. No, głównie górników zawieźć do kopalni. Wykoleić się nie wykoliła żadna kolejka? Na razie nie. Jeździmy bezpiecznie. Dziękuję bardzo. No. No, ciekawostką na kolejach wąskotorowych było to, jak skończyła się era lokomotyw parowych, nastały lokomotywy spalinowe, czyli tak zwane popularnie diesle, które nie miały ogrzewania wagonów osobowych, takiego centralnego, więc zimą każdy wagon był tak wyposażony, że miał piec
do centralnego, tak jakby starego ogrzewania, jak to mówi się teraz, nie tam jakiś tam na groszek, tylko normalny piec na węgiel. Rurki rozprowadzone wzdłuż wagonu i w każdym wagonie poszczególnym był specjalny piec i pracownik, który musiał po drodze to opalać. A niektóre wagony były znowu tak przystosowane, że miały piec typu koza, który to na Śląsku popularnie się mówi, który stał w środku wagonu. No i trzeba było też w nim napalić i się nie sparzyć od niego, bo był bardzo gorący. To już koniec naszych dzisiejszych wojaży. Obecnie kolejka jest już tylko atrakcją turystyczną. Można przejechać się nią w Rudach Raciborskich, gdzie znajduje się ostatnia działająca zabytkowa stacja kolejki wąskotorowej. I legenda głosi, że właśnie z tego kotła wydał się raz żar, który poparzył jednego z maszynistów. No i czasami w tej hali właśnie słychać, jakby ktoś tu chodził i wszyscy mówią, że to jest diabeł Rudolf, który właśnie zamieszkał w tym miejscu, ponieważ jest tu bardzo ciepło, a on bardzo lubi gorąc i w ogóle i czasami robi jakieś psikusy, na przykład kiśnieje mleko gospodyniom albo wiąże ogony koniom.